Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 18, także zaczynamy stream. Myślę, że poczekamy, nie wiem, kilka minut, tak sądzę, żeby wszystko było uczciwie, w tym sensie, żeby kilka osób się zdążyło zebrać, żeby nie było problemu, że tam dla jednej czy dwóch osób... O, przy okazji Huntus mnie, bardzo dziękuję, Huntus oddał widzów. Więc tak jak mówię, zaraz będziemy, dosłownie za kilka minut będziemy lecieć z tematem. Już widzicie przygotowaną stronę random.org, zrobiony zakres, wszystkie liczby powpisywane. Także wydaje mi się, że będzie jak najbardziej wszystko prawidłowo. Zostałem tutaj poproszony i zwrócono mi uwagę, żeby nie mówić na pewno imienia i nazwiska pełnego, bo no, w pewien sposób może to naruszać dane osobowe, więc będę mówić imię oraz inicjał imienia, żeby było po prostu tak, żeby było wiadomo kto. Jak na przykład, powiedzmy, nie wiem, wylosuję, załóżmy, Marcina Z i są dwaj Marciny, dwaj Marcinowie Z, no to po prostu będą zmuszeni czekać na wiadomość ode mnie, żeby się przekonać, który to z tych Marcinów Z. Także tak to będę robić. No i w sumie, tak jak mówię, no poczekamy sobie chwilę, są 23 osoby, od razu tak wystartowało, więc cześć Knurze. Poczekamy chwilę i będziemy losować. Już sobie przygotowałem Excela, w którym mam wszystkie imiona i nazwiska oraz maile i do tego wypisaną liczbę nagród. Jak policzyłem, nagród sumarycznie jest 39, także wylosujemy sobie 39 liczb, cyfr, jakkolwiek. Myślę, że można by to zrobić szybciej, po prostu by na przykład wylosować 39 od razu i tyle, i mieć załatwione to w ciągu dosłownie sekundy. I po prostu pierwszą liczbę, która będzie, to dać mu pierwsze miejsce, drugiej, drugą, trzecie, trzecią, ale to nie o to chodzi. Po prostu wydaje mi się, że będzie fajniej, jak wylosuje, no krótko to będzie, dosłownie kilka sekund na jedno losowanie i będziemy lecieć. Także no mówię, damy sobie może czas tak jeszcze z 5 minut, powiedzmy, i zaczniemy losowanie. Ja może przy okazji na Facebooku wrzucę powiadomienie o tym, że streamuje i jest losowanko, także ewentualnie kto by chciał, to może tam jeszcze ewentualnie znajomych sobie pozapraszać. Dobrze, to już wpisuję, że jest stream z losowaniem. Cześć Juby. Stream z losowaniem nagród. Zapraszam. Powiem wam szczerze, przy okazji, jak robiłem tę listę wpłat, to no, przyznaję uczciwie, nieźle, bo uświadomiłem sobie, jakie tam w ogóle kwoty były od poszczególnych osób. Także no tutaj nie powiem wam, kto ile wpłacił, ale no powiem szczerze, naprawdę dopiero zrobienie listy uświadomiło mi, że tutaj niektóre osoby naprawdę wpłaciły dużą kasę. Jedna osoba tam było, z tego co pamiętam, chyba około 700 zł, a druga, jak policzyłem, wyszło ponad 1200 zł od jednego człowieka. Także naprawdę jest to bardzo dużo. No to stanowi realny procent, tak, to tam nawet ponad 10% z uzbieranej kwoty. Także ogromne podziękowania. Oczywiście nie chcę tutaj wyróżniać jednej osoby, która wpłaciła najwięcej, bo nie o to chodzi, bo chodziło o to, żeby każdy mógł i każdy zechciał wpłacić jakąkolwiek kwotę. Niemniej no naprawdę bardzo, bardzo doceniam to, że znalazły się osoby, które wpłacały naprawdę potężne pieniądze na moją akcję. Nie oczekiwałem, nie spodziewałem się takiego odzewu. No i przede wszystkim bardzo wam dziękuję za zaufanie. Zaraz ci adept odpowiem. Dziękuję za zaufanie, którym mi obdarzyliście, że te pieniądze faktycznie ja przekażę, bo oczywiście tak jest, że tych pieniędzy nie zachachmęcę dla siebie, ale chodzi też o sam fakt, że mimo wszystko w internecie są osoby, które ufają tym, którzy są po drugiej stronie kamery i po prostu chcą, no,
w takie coś się bawić. Czy Diabłu będzie trzeba zwycięzców? Wolałbym nie, bo musiałbym drugiej osobie udostępnić w tym momencie dane adresowe i imię, nazwisko. Także no, chyba tutaj nie będę, już wystarczy, że ja wiem. Dobrze, moi drodzy, jeszcze z 33 osoby, jeszcze może poczekamy chwilkę i będziemy działać. Także przypominam, losowanie będzie wyglądać w ten sposób, że pierwsza osoba, którą wylosuję, będzie miała prawo do pierwszego wyboru nagrody. Czyli jeśli teraz padnie, powiedzmy, w tym generatorze, który widzicie na ekranie, jak padnie tutaj cyferka na przykład 38, to w Excelu 38 ma człowiek taki i taki i ta osoba będzie miała prawo do wyboru pierwszej nagrody z całej listy. Także jeszcze może tylko w skrócie przypomnę i będziemy już kończyć ten wstęp. W skrócie przypomnę, nagrody mamy KW5, KW220, 3 razy kod na Furię, 3 razy kod na FCM Paka, 2000 golda, 1000 golda, 1500 golda, 2 razy po 500 golda, 5 razy po 250 golda, 10 razy po 100 golda. Do tego dysk SSD HyperX 240 GB, zestaw pamięci DDR3 2x4 GB, pamięci tylko do komputera stacjonarnego, nie do laptopa. Pamięć USB z szyfrowaniem danych 32 giga, 3 razy przywieszka do CS-a, tutaj są przywieszki Train oraz CSGO, do tego gra karciana World of Tanks Rush z kodem na PZB2, gierka Far Cry 4, tablet graficzny Genius EasyPen M406 oraz okulary gamingowe Gunnar. Także to tyle, co tam piszecie, Adept pisze, że wybiera KW Furię, no dobra. Co piszecie w trudno z Diabłu się z Pikiem kiedy indziej. Dobrze, moi drodzy, 46 osób, myślę, że trzeba zatrzeć rączki i zaraz jeszcze zobaczę, czy na pewno wszyscy widzą. Ja sobie może nawet zrobię tak, ekran podzielę, żeby mieć podgląd na stream i po lewej stronie podgląd na listę nazwisk jest. Patrzę, czy dobra, jest myszka. Także sądzę, że będzie można zaraz odpalać to losowanie. No, ja przyznam szczerze, emocje jakieś są. Albo lepiej wybieram Diabłu Furię. No, Diabłu jak ma Furię, to z tego co słyszałem, potrafi być dość krytyczna, że tak powiem. Także tak, dobra, co my tam mamy? Okej, no to myślę, że dobra, nie ma co przedłużać, lecimy. 39 osób będzie miało okazję wybrać sobie nagrodę, także nie przedłużam, lecimy z pierwszą osobą. Gotowi? Gotowe, wszystko ustawione, wybierz jedną cyferkę z zakresu od 1 do 122 i pokaż ją oczywiście w jednej kolumnie. Dobra, lecimy. Uwaga, pierwsza nagroda, czyli pierwsza osoba, która ma prawo do wyboru nagrody, klik. 78. Jest to pan Leszek K. Czyli pan Leszek K. będzie mógł sobie wybrać nagrodę jako pierwszy. Gratuluję. Bardzo dziękuję za wpłatę. Lecimy z drugą osobą. Bank. Ok, wygenerowało to samo. No to jeszcze raz. Again. Bank. 97. Osoba numer 97 to Patryk F. Patryk F może sobie wybrać drugą nagrodę. Gratuluję. Następna osoba. Bank. 24. 24. To Bartłomiej B, numer 3 w wyborze nagrody. Bank, następna. 88. 88 to osoba Piotr P. Bank, gratuluję. Następna osoba, to będzie już piąta. 71. 71 to Artur M.
Czyli Artur M. jest jako piąty, ma prawo do wyboru nagrody. Następna osoba, 89. 89 to Filip P. Następna osoba. Bęk, lecimy dalej. 69. 69 to Karol R. Czyli Karol, następna osoba już jest wpisany. Ja sobie od razu kopiuję te maile i przesuwam. Będzie to kolejność określona. Nawet tutaj sobie może wpiszę numerowanie 1, 2, 3 i tak do 39, żeby przypadkiem mi to nie uciekło, żeby nie za dużo wylosować, żeby nie było... jest 39 osób. Dobra, jeszcze sprawdzam. 38, przepraszam, 38 właśnie, żeby nie było problemów, że kogoś wylosuje zbyt dużo. Jak tam komentarze na Twitchu? 63 osoby, nieźle, naprawdę nieźle. Leszek Knur, no nie, Leszek Knur. Artur M. jak miłość, Filip z Konopi. Tak jest. Tak właśnie było. Także następna osoba. Moment, bo teraz trochę się zagubiłem. Dobra, następna. Bęk. 70. Numer 70. Numer 70 to Krzysztof K. Jak normalnie w tym, we wiadomościach. Krzysztof K. Podejrzany o wygranie 8 losu na loterii u Omena. Następna osoba, 109. 109, lecimy na sam do Excela i patrzymy. Tomasz T. Tomasz T. jest 9. Następny. Bang. 119. Tak jak autobus, którym swego czasu dużo razy jeździłem. 119 to Radosław P. Jeszcze ani jednej kobiety. Było blisko do jednej z kobiet. Czyli mamy 10. nagrodę. Gratuluję. Bang. Następny. 43. 43. To ja! To ja! Dobrze. Jako, że jestem numer 43, to oczywiście siebie pomijam. Lecimy dalej, bo ja wpisałem siebie również. Ja wpisywałem wszystkich po wpłacie, licząc na to, że może mnie wypadnie nagroda, więc w tym momencie byłbym 11 do wyboru nagrody, ale oczywiście siebie nie wpisuję, więc jako 11 ma prawo do wyboru nagrody człowiek o numerze. Bęk. 31. 31 jest to Piotr K. Także następny, Piotr K. Następna osoba, Bęk. 9. 9. osoba ma imię Mariusz, a nazwisko zaczyna się na D, czyli Mariusz D. Kolejna osoba, Bęk. 43. Znowu ja. No już bym dwa razy wygrał w tej loterii. Także lecimy dalej. Bang. 16. 16. Adam U. Adam U. Jest jako 13. Bang. Następny. 24. 24. To już był. Ten człowiek już był, Bartosz B. Tak jest, Bartosz B. był trzeci, czyli już go pomijamy. W sumie powinienem nawet chyba kasować, tak byłoby nawet lepiej, ale to postaram się nie pomylić. Jeszcze potem sprawdzę, czy aby nie ma żadnych duplikatów. Następny. 25. Przeskoczyło o 1, żeby wylosować Michała G. Ja sobie od razu może w Excelu formatowanie warunkowe machnę, żeby mi tutaj przypadkiem nie... nie zrobił żadnych psikusów. Jak umlaut, dokładnie. Następna osoba. Bang. 23. No krąży wokół tych 20 teraz nam skrypt. Karol P. Karol P. To już jest 15 osób, które wylosowaliśmy, więc jesteśmy prawie że w połowie. Następna osoba. Bang. 113. 113 poleciało. 113 wylosowało Rafała D. Czyli Rafał D jest osobą numer 16. Następna osoba. Bang.
88. Czyli mamy tutaj. A, już był. Kolega Piotr P. również był. 88 numer się powtarza, więc lecimy następną osobę. Bang. 26. 26. Michał K. Michał K. Dobra, wiecie co, ja sobie może zrobię tak, że szybko wyszukam te osoby i pokasuję, żeby nie było problemu. Także, no bo to, żeby po prostu się nie pomylił. Sobie skasuję maile szybciutko i będzie o wiele łatwiej. Także tutaj następna osoba, to dajcie mi chwilę, to zajmie nam dosłownie sekundkę. Następny, tak jest. Tutaj kolegę. Dobra. To mogłem zrobić w sumie od początku. Byłoby o wiele lepiej, gdybym tak to zaplanował. Teraz po prostu będę przenosić te maile, a nie będę kopiować. Będzie o wiele prościej. To mój błąd, przepraszam. Dobra. Następna osoba. Dobrze, już jestem w sumie na 9 pozycji, więc jesteśmy w połowie. Bęk. Tak jest. Teraz kolega Radosław został wylosowany. Dobrze. Tutaj następną osobę Mariusza. Tak jest. Oczywiście od razu was zapewniam, że nie ma tak, żeby ktoś się powtarzał na liście do losowania. Jest po jednym unikalnym wpisie. Także nie ma tak, żeby ktoś na przykład miał większe szanse na bycie wylosowanym. To możecie być o to spokojni. Dobrze, zostały mi ostatnie 3 osoby, więc już jesteśmy na wykończeniu. Tutaj ok, kasujemy tę osobę. Teraz tutaj. Dobra. Ok, i ostatnia osoba. Dobra, zrobiliśmy. Już się nikt nie będzie szans na pomyłkę. Lecimy następną osobę. Następna. Było 26, teraz bang. Lecimy 64. 64, bardzo komputerowa liczba. Jest to Mateusz M. Czyli Mateusz M. Następna osoba. Następna, bang. 119. Już było, bo pamiętam 119, ale się upewnię. Tak, jest. Następna osoba. 56. 56. 56 to Marcin B. Marcina B jako 19 wrzucamy do listy. Następna osoba. 87. 87. Jest kobieta. Karina K. Czyli Karina K jako pierwsza z kobiet jest na miejscu 20, jeśli chodzi o wybór nagrody. Gratuluję i dziękuję. Dobrze, następna osoba, bank. 118. Było 119, 118 nie było. Jest to kolejna kobieta. Gratuluję. Anita S. Anita S. Bardzo ładnie. Następna osoba. 57. 57. Jest to Sebastian S. Typowy Seba, wygrał 22 miejsce, następna osoba 122. Czyli to jest ostatni. Ha, zobaczcie, mimo że ktoś był ostatni na liście, to go wylosowało i osoba ta to Przemysław S. 122 i mimo wszystko wziął udział i wygrał. Także gratuluję. 64. Już było komputerowo, ale się upewnię, żeby nie było, tak jest. Następny to 86. 86 to Michał W. Kto z was jest Michałem W? Może już się cieszyć, bo jest 24. Następny.
113. Chyba też już było. Nie. A nie, przepraszam, było tak usunięte, czyli następna osoba. Bang. 28. Lecimy teraz na górę. 28 to osoba Krzysztof K. Jak normalnie Krzysztof... Nie, to Krzysztof Jarzyna to byłby Krzysztof J, ale Krzysztof K. Jest 25. Następny. Bang. 101. 101 to Karol R. Karolu R. Jesteś 26 do wyboru nagrody. Następny. 23. 23. 23. 23 już był. Czyli następny. Pomijamy 23, bo już wygrało 53 tym razem. 53. Emocje jak na grzybach. Mirosław R. Mirosław R. Moi drodzy, zanim się losowanie skończy, to chciałem wam tylko was poprosić, że będę wysyłał do każdego ze zwycięzców informacje odnośnie tego, że wygrał i tak, brzmi jak właśnie jak kronika kryminalna, dokładnie. Wysyłał informacje i bardzo was proszę o to, żeby to poszło sprawnie, żeby po prostu jak najszybciej mi odpisywać i sobie te nagrody rezerwować, bo dzięki temu będzie tak, że po prostu te osoby, które są gdzieś tam od połowy stawki, żeby miały, żeby to po prostu nie było tak, że będziemy na przykład osobie na miejscu 15 przekazywać nagrody za 3 tygodnie, tak, żeby to naprawdę poszło. Ja będę na mail odpisywać bardzo szybko, więc po prostu także mail, nie wiem, godzinka, dwie, jakbyście dali radę odpisać mi, a potem odpiszę następnej osobie i tak dalej, i tak dalej. Także wracamy do losowania, jeszcze mamy kilka nagród, bang. 6. Numer 6. Numer 6 to Mateusz M. Mateusz M. Gratuluję, wpisuję Cię jako 28 do losowania. Bang, następny. 101. Było 101, pamiętam, ale się upewnię. Tak jest, 101 jest puste. Następny. 81. 81 to osoba Damian S. Dokładnie, brzmi jak kronika kryminalna. 29. Damian S. Następna osoba. 5. O, 5 to mój numer. Od zawsze ja piątką byłem. Piątkowym uczniem nie byłem, ale piąty zawsze byłem w dzienniku. Także Kamil B. Kamil B. dostaje nagrodę, bo jest na miejscu piątym. Także gratuluję. To była piąteczka. Następna osoba. 59. Było 5, teraz mamy 5 i 9. 59 jest Piotr M. Gratuluję. Bank. 59. A, jeszcze moi drodzy, gdyby ktoś z was na przykład stwierdził, że on z jakichś względów nie chce swojej nagrody, czy nie wiem, po prostu chce ją odstąpić, to zrobimy sobie tak, że na przykład wylosuję jeszcze 5 osób, które będą na liście rezerwowej. Czy na przykład tak ktoś powiedzmy stwierdzi, wiesz co stary, naprawdę super, bardzo dziękuję, ale nagrodę swoją odstępuję, to po prostu będę brał kolejne osoby, chociaż nie, żeby nie było tak... Okej, czyli będzie tak, że najpierw wybiorą wszyscy i to, co zostanie, będzie można w liście rezerwowej sobie wybrać. Mister Omen, a nie powtarzają się imiona z pierwszą literą nazwiska? No powtarzają się oczywiście, ale mam unikalne adresy mailowe, więc jak na przykład ktoś, jeśli powiedzmy w trakcie losowania wylosowałem na przykład dwóch Marcinów B, no to obaj Marcinowie B muszą czekać na mój mail. Czyli tak jak mówię, wylosuję 5 osób, które będą miały prawo do bycia na liście rezerwowej i wśród tych 5 osób, jeśli na przykład ktoś swoją nagrodę odpuści, to inni będą mogli sobie wybrać. Także myślę, że tak będzie uczciwie. Dobra, lecimy dalej. Losowanie trwa. 39. Numer 39 to Michał M. Także kopiuję Michała M, który trafia na 32 pozycję. Następna osoba to numer 79 i to jest Krzysztof B. Krzysztof B. Gratuluję. Wpisane. Następna osoba. 70. 70 to już był, czyli lecimy dalej. 59. Chyba też już było. Tak jest. Było, sprawdziłem.
Następna osoba 44. 44, 44. To było pode mną, bo ja byłem 43. Także Mateusz T. Mateusz T trafia na listę jako 34. Następna osoba to jedynka. Gratuluję, czyli udało się wylosować zarówno pierwszą, jak i ostatnią osobę. Fantastycznie. Piotr K. Piotr K. To numer nam aktualnie pierwszy, a 35 na liście. Następna osoba 6. Chyba już było, upewnijmy się. Tak jest, szóstka już została wylosowana. Następna osoba to 58. 58 Łukasz M. Łukasz M ma prawo jako 36 wybrać nagrodę. Następna osoba, bank. 73. 73 to Martin K. Tak był wpisany, Martin K. Czyli lecimy i, moi drodzy, ostatnia osoba w tej oficjalnej liście 39 osób, a potem jeszcze 5 osób rezerwowych. Następna 74. 74 Piotr K. Piotr K. jest 38 osobą, która ma prawo do oficjalnego wyboru nagród. A teraz robimy sobie tak. 39, 40, 41, 42 i 43. I są to osoby, które sobie zaznaczę na czerwono i one będą tutaj listą rezerwową, czyli lecimy następną grupę. 5 ostatnich osób z listy rezerwowej. Bank. 78. 78 już było. Był to, zobaczcie, osoba, która wygrała jako pierwsza pod numerem 78, również została wylosowana jako pierwsza rezerwowa. Także, no powiem szczerze, osoba Leszek K. tutaj naprawdę zaorał nieźle. Jest pierwszy w głównej nagrodzie oraz pierwszy rezerwowy, ale oczywiście jako, że był, to go pomijam. Lecimy znowu pierwszego rezerwowego. Numer 5 już był, to był mój numerek, w sensie mój ulubiony. Także lecimy znowu. 83. 83. Pierwszy rezerwowy to Mateusz Eł. Eł jak łabądź. Czyli Mateusz Eł. Następna osoba to 52. 52. 52. Kobieta, proszę bardzo. Zofia C. Zofia C. jest drugą osobą rezerwową. Następna osoba to numer 104. 104. Aleksander B. jest trzecim rezerwowym. Następna osoba ostatnich dwóch rezerwowych. 108. Marcin S. Marcin S. I ostatni rezerwowy, ewentualnie 60. 60 numer Radosław P. Radosław P. jest ostatnim rezerwowym, czyli moi drodzy, powtórzę zasady, które tutaj będą obowiązywać. Wysyłam do pierwszej osoby mail z informacją, lista nagród jest taka, wybierz sobie swoją nagrodę i zapisuję go, że on dostaje nagrodę numer tę, którą sobie wybrał. Potem drugi wybiera sobie z tej krótszej listy o jedną pozycję, wybiera sobie swoją nagrodę. Trzeci wybiera z listy krótszej o dwie pozycje, czwarty wybiera sobie kolejną nagrodę i tak dalej, i tak dalej. Także i tak 38 osób. Dlatego bardzo Was proszę o to, żebyście bardzo szybko mi odpisywali, żeby to potrwało jak najkrócej. Jeśli na przykład ktoś z Was, tak jak powiedzmy teraz Huntus pisze, ja zamieniam swoją nagrodę na buziaka od Dziabu, to jeśli na przykład Dziabu się zgodzi, to w tym momencie, jeśli Huntus wygrał, to on jakby jest wyjęty z losowania, na jego miejsce wchodzi kolejna osoba i potem wśród tych nagród, które zostaną, iluś tam rezerwowych będzie miał prawo wybrać sobie nagrodę. Czyli 5 rezerwowych będzie miało wciąż szansę, jeśli ktoś się zrzeknie swojej nagrody. Także Dziabu tutaj mówi, że z Huntusem się dogadają. Bardzo fajnie widzę, że tutaj mój Twitch łączy ludzi. Cieszy mnie to, poznałem Huntusa, fajny chłop, Dziabu, mam kontakt, fajna dziewczyna, także moi drodzy, fajnie, że się spiknęliście, to nazad od Ciebie buziaków nikt nie chce,
Także to myślę, że tyle. Bardzo Wam dziękuję za udział w tym losowaniu. 60 aż osób oglądało do samego końca, więc fajnie. No i co? Chyba nie ma co przedłużać. Tak jak mówię, chciałem Was zaprosić na jakiś swój stream, ale dopóki trwa event Armageddon, to jest z tym trudno, ale weekend z Armageddonem się niedługo kończy, tydzień z Armageddonem się niedługo kończy, więc będę streamować. Może dzisiaj się ewentualnie uda, bo ostatnio dużo punktów nałapałem, więc jeśli miałbym się nie przydać drużynie, to może po prostu być tak, że sobie odpalę streama, ale to nie o tym, nie o tym. 69 osób. I naprawdę jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zapłacili, serdeczne Bóg zapłać, wszystkim tym, którzy wygrali, serdecznie gratuluję, więc kończę na dzisiaj i ten filmik leci również na YouTube'a, że jeśli ktoś był nieobecny, ma prawo do, znaczy może, będzie miał możliwość, o czym ja mówię, będzie miał możliwość obejrzenia tego w wersji YouTube'owej. Także no w sumie jeszcze raz bardzo dziękuję za stream, za całą charytatywność i myślę, że za jakiś czas będziecie mogli spodziewać się newsów na przykład o jakimś streamie kolejnym, bo tak jak mówiłem, zastanawiam się nad tym, czy zrobić na przykład stream w okolicach swoich urodzin związany na przykład ze schroniskiem dla zwierząt. Nie ukrywam, los zwierzaków jest mi bardzo bliski, tylko boję się, że to po prostu może być zbyt trudne dla mojego serducha, żeby po prostu zwierzakom pomóc, więc pewnie będę robił to bez jakiegoś większego kontaktu, ale to już jest inna historia. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Uważam temat streama charytatywnego za zamknięty. Nagrody będziemy rozdawać w ciągu najbliższych kilku dni, więc fajnie, że wszystko się udało skończyć. Dziękuję Wam za wsparcie, dziękuję Wam za obecność i na razie, cześć! Bang!